tak upalne dni lekarze zgodni są w jednym. Nie możemy zapominać o wodzie. Przy takich temperaturach powinniśmy wypijać nawet 2 litry wody na dzień. Tymczasem mało kto wie, że w Polsce wody brakuje. Mamy jej mniej niż Egipt, a w Europie gorzej od nas mają tylko Belgowie. I właśnie na problem niedostatku wody zwraca uwagę akcja Allegro oraz fundacji All for Planet. Ta poznańska firma jako pierwsza w Polsce postanowiła bić rekord Guinnessa w liczbie komentarzy pod postem umieszczonym na Facebooku. Wystarczy fanpage Allegro polubić. Następnie pod zdjęciem, które od godziny 13 dziś do jutra do godziny 13 jest publikowany, wystawiać komentarze. Nawiązujemy do tematu wody, przeliczamy komentarze na krople wody, tymi kroplami zasilamy butelki i tąże wodę zebraną przez facebookowiczów i internautów licytujemy podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli wszystko idzie na cele charytatywne, ekologia i charytatywność. Akcja ruszyła w czwartek o godzinie 13 i zakończy się o 13 w piątek 27 lipca. Rekord zostanie ustanowiony, kiedy liczba komentarzy przekroczy 378 tysięcy wpisów. Każdy z nas może tych komentarzy wystawić przez 24 godziny, ile zdąży, ile da radę, tak? Komentarze oczywiście mogą być uśmiechem, mogą być lolem, mogą być każdą treścią, która nie jest treścią obraźliwą i ogólnie uznaną za niefajną. Wirtualne rekordy to jedno. Na pewno ciekawym pomysłem jest też bicie rekordów w życiu realnym, a do tego ma dojść już podczas przyszłego przystanku Woodstock. Tam na przystanku będziemy mówić o wodzie, będziemy mówić o tym, że jest tej wody w naszym kraju mało, będziemy zachęcać do oszczędzania wody i będziemy też bić rekord Guinnessa na największą ilość przepompowanej wody. Woda ta następnie posłuży za olbrzymi ekran, na którym wyświetlane będą informacje dotyczące wody. Na tej wodzie, na tym ekranie wodnym olbrzymim, 12 metrów do góry, 12 metrów szerokości, będzie wyświetlane specjalne przesłanie Fundacji All for Planet dotyczące wody, dotyczące tego, że w Polsce, mało kto wie, jest jej najmniej w Europie. Aby wziąć udział w biciu rekordu, wystarczy wejść na fanpage Allegro na Facebooku i dodać swój komentarz. Wyniki akcji można śledzić na bieżąco na tej samej stronie. Na ostateczny efekt musimy poczekać do piątku.